taka nazwa i co się tutaj wydarzyło w tym czasie. No musimy się wrócić do roku 1939, kiedy to było wiadomo na początku, mniej więcej w marcu, że atak na Polskę będzie ze strony niemieckiej. Więc trzeba było umocnić granice państwa. Zwiad niemiecki stwierdził, są tam jakieś forty, ktoś się tam organizuje, dajemy sobie 2 godziny na przejście Węgierskiej Górki, atakujemy Żywiec, rozbijamy armię Kraków, idziemy dalej w głąb Polski. I co się dzieje? Przekraczają granice, schodzą dość gładko ze Zwardonia do okolic Rajczy, Rycerki. Partyzantka próbuje tutaj gdzieś tam zatrzymać Niemców, ale to się udaje tylko na godzinę. Schodzą w okolice Milówki. Tutaj znowu partyzantka na 2-3 godziny zatrzymuje Niemców, ale docierają tutaj Niemcy tego 1 września. No i napotykają opór. I to dość taki mocny. Nie było martwych punktów w tych fortach, czyli ostrzeliwanie było krzyżowe. Niemcy nie mogli sobie poradzić. Jak chcieli tu przejść, to atak z tej strony. Jak to, to atak z tamtej strony. Tu jest stromo, nie dało się nigdzie wyjechać, podjechać, żeby obejść ten teren. No i Niemcy zaczęli się denerwować. Mija 1 wrzesień, wieczór, oni dalej są w tym samym miejscu. Tam już poszła wiadomość, że trzeba się szykować, nowe ustawienia w Armii Kraków. Mija noc, w nocy dalej bohaterska obrona, 2 września, cały czas Niemcy są w tym samym miejscu, nie mogą się przedostać przez Węgierską Górkę dalej do Żywca i dzień. I w końcu widać było, że Niemcy napierają bardzo mocno i pada rozkaz z Armii Kraków, żeby wycofać się z fortów i są gotowi i można ich puścić ewentualnie dalej. Ale rozkaz dociera tylko do jednego fortu, który znajduje się po tamtej stronie, do Wali Góry. Wszystkie miały być na literkę W. Tak się złożyło. Tu jest wędrowiec, fort dowodzący, wąwóz, Wali Góra i włóczęga. I tamten fort się wycofuje o 17 2 września, załoga tego fortu, ale tutaj wiadomości o tym rozkazie nie docierają. Tam 17 2 września, następny 23 2 września się wycofuje, wędrowiec się broni do 3 września do godziny 17. 3 dni bohaterska obrona tutaj trwała, garstka żołnierzy się broniła i wycofali się, poddali się tylko dlatego, że już nie było amunicji, że nie było już żywności, bo nikt nie dostarczał. Duchota niesamowita, bo to były świeżo oddane forty. Niemcy byli tak wściekli, że zabijali załogę tutaj w tym miejscu, jak wychodzili z fortów, bo nie mogli sobie z garstką żołnierzy poradzić. Natomiast kiedy dotarł tutaj generał Ott, Eugeniusz Ott, dowódca tej bawarskiej dywizji piechoty, i wyszedł kapitan Tadeusz Semich, nie pozwolił tutaj zrobić mu krzywdy, stwierdził, że taka bohaterska obrona się nie zdarzyła, a już miał okazję być w różnych miejscach. Kapitan Tadeusz Semich był w niewoli niemieckiej przez praktycznie całą wojnę. Pozwolono mu być w celi z bronią. Więc stwierdzono, że za taką bohaterską obronę. Oni się później spotkali po wojnie razem, natomiast władze, które rządziły Polską powojenną, po II wojnie światowej, miały gdzieś bohaterów, przynajmniej z Węgierskiej Górki, innych też. Kapitan Tadeusz Semich skończył jako sprzedawca w sklepie GS-owskim w Suchej Beskidzkiej. Tam po cichu szkolił przewodników, opowiadał, co się działo, jak to wygląda. I tam też jest pochowany na cmentarzu w Suchej Beskidzkiej. Wędrowiec został udostępniony, jest taka ekspozycja w środku, jak to wyglądało. Wejdziemy, zobaczą Państwo sobie, jak wyglądało uzbrojenie, mundury, rozkazy, tam wszystko jest w środku pokazane.